Siema, siemano, witajcie w kolejnym odcinku nierównej walki. A z kim? A z Bizonem właśnie. Żartuję oczywiście, walka jest wyrównana, tak idziemy łeb w łeb, można powiedzieć. Podążamy prostą drogą do żniw, a więc w dzisiejszym odcinku zestaw żniwny, tak zwany header. A więc zaczynamy nowy odcinek przygotowań Bizona do żniw. A więc już wam tłumaczę, proszę państwa, co dzisiaj robimy. Co robimy? No, bierzemy się za header. Header, tak jak cały zresztą Bizon był kupiony, założony tylko header, nic więcej nie było działane. Jedyne co sprawdziliśmy u sprzedającego, jak to funkcjonuje, czy to chodzi, ale to tak sprawdziliśmy, bo to tak jest taki trochę miszmasz zrobiony teraz z tym headerem. Jest założony stół. Stół nie jest do końca podłączony. I bo tu coś pan o słoneczniku opowiadał, że na koniec zbierał, no to coś tu tak trochę, nie wiem, jakieś awaria była. Była awaria urwanego wałka. O tego, oto wałeczka, który nam napędza. Co on nam napędza? W hedru bez stołu on nam napędza tu, tam musimy zobaczyć. W sumie, a on motowidły nam napędza. Napędza nam motowidły. I tutaj brakuje zębatki, bo do stołu, do hederu z rzepakiem powinna być ta zębatka. Bo panu się urwał wałek, został taki założony. To jest napęd kosy bocznej. Napęd kosy bocznej. Ten wałek, jeśli damy, będzie nam napędzał kosę boczną, która znajduje się tutaj. O, i tu mamy napęd. Z tego wałka wychodzi nam napęd kosy bocznej. Co dzisiaj będziemy robić? Właśnie, zakładamy tą zębatkę, moi drodzy. Zakładamy tą zębatkę, żeby kosę boczną uruchomić. Podpinamy hydraulikę całą, bo to wszystko jest podłączane. Podpinamy napęd, pasek zakładamy, napęd zestawu żniwnego. Tutaj wszystko już leży. Tutaj musimy przełożyć napęd sztangi lub kosy, jak kto woli. Mamy ten krótki. No to jest trochę roboty, bo musimy całe to urządzenie przełożyć tutaj. Tak? Sztangi nie musimy wybijać. No i powiedzcie mi, doradźcie mi, jak tutaj robić, jak będziemy kosić. Kosę wyciągać od standardowego cięcia? Czy ją po prostu, no ale to kurde, tak żeby sobie się działa. Żeby potem nie było, żebyśmy coś zagięli albo wylazła nam. Ja wiem, chyba trzeba ją wyjąć, co? Jak wy tam sądzicie? Potem nie będzie problemu, żeby ją włożyć. Bo tu jest też taki myk, że nie wiadomo... Nie wiadomo, co będziemy kosić, bo teoretycznie powinniśmy przygotować sobie stół pod rzepak, bo wiadomo, że rzepaki są jako pierwsze koszone. Ale, jest takie małe ale, bo mamy rzepak na najlepszych ziemiach. Rzepak jest bardzo ładny, zobaczycie w żniwa i jest taki wynawożony. Miejscami jest jeszcze zielonkawy. I chodzi o to, że nie wiadomo, czy będzie do końca ten pierwszy rzepak, bo mamy tutaj na szóstej klasie przężyto. Gdzie ono jest wypalone, gdzie ono jest naprawdę takie, no tam nie będzie wielkiego plonu. Aczkolwiek to pole byłoby fajne do testów, do pierwszych przejazdów tym bizonem, do wyczucia go, niż od razu wjeżdżać w bardzo zaawansowany rzepak. Więc ciężko cokolwiek powiedzieć, co będzie pierwsze. Czy to pójdzie właśnie rzepak na pierwszy ogień, czy może będzie mieć, że rzepak jeszcze będzie za wilgotny, albo będą zielonkawy jeszcze. Więc warto może będzie pobawić się na słabej ziemi z przężytem. Bo ono jest naprawdę wypalone i ono na pewno dojdzie jako pierwsze. Więc tak wam powiem szczerze, nie wiem naprawdę co robić. Czy wiem, bo uzbrajamy wszystko w stół. Stół, bo w ogóle musimy sprawdzić, czy to wszystko działa do stołu. Czy sztangę? No wszystko musimy uruchomić, tam wyczyścić. Zobaczcie, jeszcze brud po tym słoneczniku został, bo był header nakryty plandeką, ale jednak pod plandeką to nie jest to samo, co jest pod wiatą, pod dachem, prawda? Także możliwe, że na pewno wszystko montujemy stół, ma być złożony na tip-top. Zobaczymy, jak działa. A czy nie będzie jeszcze akcji przy samej żniwami demontażu stoła? Stół ogólnie nie jest jakiś skomplikowany, bo ma tutaj kilka śrub. Pod spodem nie jest do bagnetów przekręcany, tylko jest przerobiony do belki, tam nie wiem, chyba 3 śruby się przekręca. Z tej strony tak samo, kilka śrub obudowy, kosę boczną
I tak naprawdę chyba tyle, bo tutaj tak patrzę już, gdzie to jest. No tych śrub trochę jest do przykręcenia. Ale musimy to wszystko pouruchamiać, więc możliwe, że będzie też tak, że to właśnie będzie stół ściągnięty i pojedziemy sobie bawić się na 2,5 hektara bardzo słabego przężyta, gdzie na 6 klasie ono na pewno dojdzie wcześniej niż rzepak na 3, gdzie jest dobrze wynawodzony. Tak mi się wydaje, to jest teoria, na razie nie przedłużamy, zobaczymy jak będzie. Na razie odsuwamy to, musimy podłączyć wszystkie podzespoły, przesmarujemy troszeczkę te łańcuchy, różną pięścią jakimś delikatnie, mówicie, rdza się zrobiła. Jeśli chodzi o smarowanie zespołu żniwnego, zrobimy to chyba w taki sposób, że zrobimy osobny odcinek z całości, cały kop, po prostu poświęcimy odcinek na przesmarowanie kombajnu, a więc na razie ja biorę się i no, montujemy po kolei elementy, najpierw zepniemy w ogóle napęd, popodpinamy, bo tutaj nie się trzymają te stare złączki, trzeba to powycierać, popodłączać tak jak być powinno, założyć pasek. A wy oglądajcie i dawajcie swoje opinie, sugestie, co jest nie tak, gdzie zajrzeć jeszcze, na co zwrócić uwagę. Też staram, tak jak chodzę, opowiadam, staram wam się cały ten header pokazywać, żebyście mogli też wy, możliwe, że coś wychwycić, bo nieraz tak się zdarzało, że wy na filmach wychwytywaliście różne rzeczy, których nawet ja nie wiedziałem. A więc cóż, zaczynamy i będę powoli na bieżąco wam relacjonował postępy pracy. A więc ruszamy z relacją postępów. Wszystkie przewody ładnie spięte. Wszystko oczyszczone w środku, bo tam naprawdę syfu było sporo. No i cóż, napęd mamy, pasek założony. Oj, on został napięty jeszcze wstępnie, ale zobaczcie, koło pasowe. Stał na dworze trochę rdzy, tutaj trochę rdzy, tam też trochę rdzy. Więc to pochodzi, to jest jeszcze wszystko do regulacji. A więc moi drodzy, cóż. No, zasilanie i sterowanie headerem mamy zrobione. Czas teraz bierzemy się za napęd albo kosy, albo właśnie kosy głównej, albo kosy bocznej. Któryś z tych teraz montujemy. Nie wiem, może to tutaj po kolei już będziemy szli. To weźmiemy się za tą zębatkę. Trzeba rozpiąć ten łańcuch, który jest no tak naprawdę dość ciasny. Nie wiem w sumie dlaczego on aż tak ciasno jest. Zaraz tutaj popatrzymy. Aha, bo tu może jakieś napinanie jest. No zaraz. Dojdziemy, trzeba rozpiąć ten łańcuch, żeby ściągnąć tutaj tą oto zębatkę i nałożyć tą dużą, którą mamy. Także bierzemy się za to, idziemy po kolei, nie będziemy potem się wracać. I napęd kosy głównej już zrobiony, także widzicie, wykorzystałem to przedłużenie, miałem drugie, w sumie mogłem tu, ale nie wiem, mógłbym się pokusić, bo mam drugie i właśnie zakładać, ściągać tu, żeby tego nie rozpędzać. W sumie jedna robota, nie wiem co bardziej się opłaca. Tutaj zamontowane na razie kosa od zboża została. Header oczywiście zabezpieczony zabezpieczeniami. Żeby ten, no i tak jak tutaj poprzeglądałem, tak jak pan mówił, jest poprzerabiany od spodu. W ogóle header nie jest przykręcony. Mamy tutaj 2, 3 i chyba 4 śruby, które tylko są do ściągnięcia stołu, także stół naprawdę bajka się ściąga. Powiem szczerze, że chyba więcej jest roboty z tym, trochę zabawy, niż poprzekładać napęd kosy, niż właśnie ściągnąć stół. Czy go będziemy ściągać przed żniwami? Nie wiem. No tutaj chłopaki dzwonili, mamy początek lipca. Rozmawiałem, że rzepak wczoraj walili i miał 10% wilgotności. Także naprawdę ciężko mi powiedzieć, co tu pił. Chyba, że nie wiem. To na razie zostawiamy ten inny temat. Dobra, czas powłączać mechanizmy, zobaczyć, czy to w ogóle będzie wszystko chodzić, co się będzie działo. Także odpalamy kombajn i próbujemy to uruchomić, zobaczyć, czy to będzie w ogóle działać, czy to się będzie wszystko kręcić. Tu jeszcze widzicie, trzeba zawsze uważać przed włączeniem, żeby podnieść motowidły, bo zaczepiają od blachę, ale tu pan to akurat pomysłowo zrobił. Tylko nie wiem, czy to dobrą wezmę, ale chyba ta kobyłki sobie dorobił, a wiecie po co? A właśnie, żeby nie połamać motowideł. O właśnie, tylko to trzeba, wiadomo, tu przykręcić, no bo inaczej to nie miałoby sensu. No tak nie może być, musi być tak. O, naprawdę fajny bajer, tylko teraz one właśnie opadły.
że motowidły nam nie opadają do takiego momentu, gdzie... Bo to najczęściej tak, to też wiecie, przy odpalaniu raz, a drugie jak koszymy legi rzepaku, no to wiadomo, motowidły maksymalnie naprzód i maksymalnie na dół, żeby nam wszystko brały i to można połamać sobie te zęby motowidła. Także to mądre, zaraz to podniesiemy, uruchomimy, jeśli wszystko będzie działać, to... No to właśnie zakładamy jeszcze to i mówię, koniec, będzie header przygotowany do koszenia. Zaraz zobaczymy, jak to zadziała wszystko. Właśnie pokazałem, co może się stać, ja to na malutkich obrotach włączyłem i tak szczuciem, ale widzieliście, co może właśnie się stać, jeśli nie będzie tych podkurek i zapomniemy o tym. No wszystko chodzi, tutaj trochę podrytywiały te łańcuchy, to wszystko musi wiadomo popracować, dlatego na razie się zaraz pobawię przyspieszaczem, zestaw tutaj mechanizm zostawia włączone. Wszystko sobie chodzi powolutku, ładnie. Się nie dzieje, zaraz trochę spróbujemy dać na ten, na gaz. Kosa boczna chodzi. No tu mi się ten mechanizm nie podoba trochę. Trochę mi się to nie podoba. O, widzicie? I on, kurde. O, tutaj widzicie? Nie mam pojęcia. Tutaj ktoś coś spawał. No to trzeba będzie. Coś tutaj ja muszę zrobić, muszę tą osłonę odkręcić i pomyśleć właśnie, co tu jeszcze można zrobić. Zaraz za chwilę przygonimy, teraz cały mechanizm wchodzi. Wszystko działa na razie. Znaczy działa, no to co powinno, nie? No to mi się, tylko nie podoba mi się to. Postukanie, o właśnie. Czytam jakąś tulejkę, no nie wiem, coś trzeba spróbować. Tu ktoś się dobstawał i jest trochę krzywo wstawane. Ta kosa boczna mi się nie podoba. No dobra, także co? To co miało dzisiaj zadziałać, zadziałało, bo te widła chodzą, kręcą się. Tutaj jakiejś filozofii nie ma. Mówię, że zaraz po prostu bawię się szybkością, bo tu widzę i... Chyba będziemy zaraz kończyć ten dzisiejszy odcinek, też przygotowania, które miały być, to się udały, można powiedzieć. I mamy założone te kobyłki. To jest naprawdę mądre rozwiązanie. Widzicie, stoi sobie motowidły na kobyłkach i na mnie nie połamiały, tak jak pokazałem wam, jak można drapnąć. No to było powoli, a przy pełnych obrotach, przy większej szybkości motowideł, no różnie by to mogło się skończyć. Także, no cóż, header jest przygotowany. Co umiałem, to zrobiłem, co wiedziałem. No cóż, tam jeszcze tak, trzeba go nasmarować, ale to wiadomo, tak jak mówiłem, chcę zrobić osobny odcinek na koniec już, jak z ostatnim odcinkiem z przygotowań będzie nasmarowanie. Tam umyję go i zrobimy odcinek z nasmarowania bizona. To już przed samym wyjazdem w pole. No cóż, co wy jeszcze zauważyliście, na co radzicie, to napiszcie w komentarzach. Wydaje mi się, że to, co trzeba było zajrzeć, tam mówię, jeszcze ta kosa, ten stworzeń tam do tego zerknę, ale już nie dzisiaj, nie chce mi się, jest te 30 parę stopni, powiem wam, włażę do basenu zaraz. Także co, odcinek trzeba zakończyć. Zestaw żniwny, fachowa nazwa, mamy przygotowany. Potem zostanie przesmarowany. Jest uzbrojony kombajn do rzepaku. Czy będzie koszenie pierwsze rzepaku?
Naprawdę powiem wam, co dogrywam moment, jakieś mam telefony, coś innego, ktoś tam gada. Każdy co innego opowiada, także zobaczymy. Nie, mamy kombajn przygotowany, jeśli chodzi o header do sezonu. A co będzie, zobaczymy. Subskrybujcie kanał i oglądajcie dalsze przygotowania bizona do żniw. Na razie, cześć.